Robert Litkę, witam Państwa ze studia konferencji IT and Bank. Moim gościem jest Pan Jarosław Szczepankiewicz z firmy GFT Poland. Dzień dobry Panu. Witam Pana, witam Państwa. Pana firma brała udział w budowaniu banku cyfrowego, banku w chmurze w Hongkongu. Proszę powiedzieć, jak do tego doszło? Wszystko zaczęło się od momentu, gdy lokalny regulator rynku hongkońskiego utworzył możliwość wykupienia nowych licencji bankowych w tym kraju, w tym regionie i otworzył możliwość starania się o licencję. Jeden z tradycyjnych banków o dosyć długiej historii stwierdził, że chciałby utworzyć nowy bank wirtualny i skorzystać z możliwości wykupienia tejże licencji. W tym momencie w tym banku została podjęta decyzja o tym, żeby utworzyć totalnie nowy podmiot, spółkę Venture Capital, która wykona dosyć duży wysiłek związany z postawieniem nowego banku wirtualnego na chmurze. W tym celu zaczęła szukać firmy, która mogłaby dostarczyć know-how i skillsetu niezbędnego do postawienia takiej całej infrastruktury i rozwiązania banku wirtualnego i pomóc w tym celu. W tym momencie nastąpiła jakaś relacja biznesowa z naszą firmą i rozpoczęliśmy współpracę. Ale za jaki zakres budowy tego banku pana firma odpowiadała? Bo rozumiem, że nie za całość. Powiedziałbym, że prawie wszystkie aspekty, mamy udział w prawie wszystkich aspektach. Podział kompetencji jest dosyć, bym powiedział, równy w sensie takim, że są pewne obszary, w których dostarczyliśmy dosyć dużego wkładu i myślę tutaj głównie o rozwiązaniach chmurowych, czyli w jaki sposób można bezpiecznie, w sposób szybki i efektywnie kosztowy postawić infrastrukturę chmurową. Jest to jeden z dużych obszarów, w których pomagamy bankowi. Drugi obszar to obszar myślę związany z rozwojem tak zwanego core bankingu, czyli integracji z systemem głównym banku, gdzie wszystkie operacje biznesowe są wykonywane i rozliczane. Mamy oczywiście też udział w przeróżnych integracjach, ponieważ taki bank nawet będąc w chmurze integruje się z mnóstwem innych systemów. A proszę powiedzieć, dlaczego właśnie Azja, dlaczego w tym rejonie banki cyfrowe się rozwijają chyba najszybciej na świecie? Azja jest dosyć ciekawym rejonem w tym momencie. Wydaje mi się, że chodzi o pewne trendy rynkowe. Także to co obserwujemy, to jak monitorujemy te trendy. Ostatnio słyszałem o kilkudziesięciu bankach, które będą pojawią się w niedługiej przyszłości w Azji. Mówimy to o pełnych bankach, łącznie z takimi, które będą prowadzić akcje kredytowe, ale mówimy też o różnych quasi bankach albo instytucjach, które na przykład będą pełnić funkcję walleta, czy też funkcje wymiany na przykład funduszy. Także to jest dosyć ciekawe. Obserwujemy także nawet wejście na ten rynek podmiotów, które nie są kojarzone z branżą finansową. Jeden przykład to jest na przykład producent akcesorii, które są kojarzone z branżą gamingową. Też stara się i też tak naprawdę utworzył instytucję finansową jako dodatkową działalność. Specyfiką tego banku, który Państwo współtworzyli, jest to, że ten bank w zasadzie istnieje tylko w chmurze, tak? Nie ma żadnych innych związków z realnym światem. Nie ma placówek fizycznych, nie ma swojej sieci nawet bankomatów, ponieważ analiza wykazała, że lepiej po prostu współpracować z istniejącymi sieciami bankomatów. Kontakt z bankiem jest poprzez aplikację mobilną, poprzez kanały internetowe, plus oczywiście infolinia i wsparcie telefoniczne. Tak, jest to ewenement, także w całości infrastruktura bazuje na infrastrukturze chmury publicznej. A jakie korzyści wynoszą z tego ci, którzy taki bank zakładają z jednej strony, a z drugiej strony klienci? No bo muszą być, rozumiem, dwie strony, które
wynoszą korzyści. Więc gdyby Pan określił te korzyści w przypadku tego banku? Jeżeli chodzi o klientów, jest to znacznie szybszy model dostarczania nowych produktów i innowacji. Dzięki temu, że istnieje bardzo duży dostęp do różnych produktów w chmurze publicznej, znacznie szybciej jest zestawić i odpowiedzieć na oczekiwania klientów. Nowe produkty można znacznie szybciej składać jakby w całość. Czyli mówię to głównie o innowacji z perspektywy korzyści dla klienta. Jeżeli chodzi o samą stronę banku, główne korzyści opierają się, są też powiązane. Po pierwsze, to jest możliwość płacenia za użycie, a nie płacenia za rezerwację infrastruktury. Mówię o kosztach inwestycji w swoje data center, w oprogramowanie, utrzymanie infrastruktury, update'ów. To są ogromne koszty płacone przez banki, ale też jest to też ta elastyczność. Oczywiście w branży bankowej mamy do czynienia z różnymi regulacjami, które wpływają na szybkość i możliwość wprowadzania tempo nowych produktów. Natomiast generalnie, jeżeli nie mamy tu specyficznych wymagań regulacyjnych, możemy bardzo szybko zestawiać nowy produkt dla konsumenta, testować, czy jest zainteresowanie, albo na przykład bardzo szybko wprowadzać takie technologie, jak na przykład machine learning i sprawdzać, czy z tego tytułu są benefity. Jest to znacznie łatwiejsze na chmurze. Czy zdaniem Pana tego typu rodzaj bankowości, gdzie bank istnieje tylko w chmurze, może się sprawdzić w Europie, w Polsce? Wydaje mi się, że jak najbardziej. Niedawno nawet w jednym z wywiadów prowadzonych z firmą, która przeniosła się do chmury, padło bardzo fajne sformułowanie, które ja się w tym całkowicie podpisuję, że jest nawet bezpieczniej na chmurze publicznej niż w tradycyjnej infrastrukturze, która jest na tak zwana on-prem. Wydaje mi się, że to jest trend długofalowy, którego nie unikniemy. Możemy oczywiście mówić o pewnych strategiach mieszanych, gdzie na przykład Europa, szczególnie te instytucje, które mają ze sobą bardzo długą historię, w związku z czym są z natury rzeczy troszeczkę bardziej, jakby to powiedzieć, no tradycyjne i nie tak szybko wprowadzają innowacje, mają też trochę zmniejszony apetyt na ryzyko. Tutaj bym się spodziewał, że ciągle będą to modele mieszane, typu na przykład instalacja on-prem, czyli z własnego data center plus z chmury publicznej. Ale myślę, że trend docelowy to jest umieszczenie wszystkiego na chmurze publicznej. Być może w standardzie też takim, gdzie dany bank operuje w dwóch chmurach, ale myślę, że to jeszcze jest dosyć trudne i niekoniecznie ekonomicznie opłacalne na ten moment. No i wobec tego ostatnie pytanie. Gdzie będą Państwo budowali kolejny bank w chmurze? W jakim rejonie, w jakim kraju? Wszystko na to wskazuje, że będzie to Azja, jeżeli chodzi o pełne banki. Oczywiście pomagamy też w innych obszarach, które są związane z bankowością w chmurze. Dziękuję bardzo. Moim gościem był pan Jarosław Szczepankiewicz z firmy GFT Poland. Dziękuję bardzo.